Może uda mi się ciebie przekonać, żebyś odwołał kolejne spotkanie, hmm? No są na to wielkie szanse. A gdzie Milka? U sąsiadów. Ogląda z Wilką bajki. U sąsiadów? No dobrze, tylko wyślę SMS-a. No i czekam w sypialni. No nie mogę odwołać tego spotkania. Ale przełożę na inną godzinę. W tym samym czasie niczego nie podejrzewająca żona Adama Jaworskiego, Izabela, kibicuje synowi Łukaszowi podczas meczu tenisowego. Dalej, synku, świetnie ci idzie. Na pewno wygrasz. Wynik rozgrywki zadecyduje, który z chłopców wejdzie do reprezentacji szkoły. Dobra, chłopcy, czas. Zapraszam na kort. Zmiana stron. I co? Dalej jesteś z Martą? Tak, no i? A wiesz, że ona każdemu daje na prawo i lewo? Gramy. Serwuje Adrian. Łukasz! No, czekałeś cały dzień? No, cały dzień. No, ja myślę. O, a co to tutaj jest? A, niespodzianka. Niespodzianka? A powiedz coś więcej o tej niespodziance. No, niestety, kochanie. Czemu jedziesz? Ciągle cię nie ma. Kochanie, no jakby tatuś tego nie robił, nie mielibyśmy pieniążków. Przez ciebie, mama, jesteśmy ciągle smutne. Milka, kochanie, no... Ale zostań jeszcze jeden dzień dłużej. Ja... No dobra, no zobaczę, co da się zrobić.